I o tej porze ksiądz rozmawia z dziećmi, przecież te dzieci już powinny spać. Czyli obejmowała wszystkich właścicieli i wszystkich traktowała równo. Zgodnie z konstytucyjną zasadą równości obywateli względem prawa. To jest jakby jedna kwestia, a druga kwestia, że ona, tak mi się wydaje, że to też jest, było istotne, ona omijała w sposób bezpośredni budżet. Tam nie było środków z budżetu, tak jak w przypadku wyroków sądowych, gdzie trzeba wypłacać pieniądze z budżetu. Skąd miały pochodzić jakieś pieniądze, czy jakieś wartości, które trzeba oddawać? Głównym jakby elementem był zwrot mienia w naturze, natomiast jeżeli nie można było zwrócić mienia w naturze, to wówczas przyznawano bony, za które można było nabyć mienie zamienne. To mienie zamienne wprowadzały i wojewodowie, i samorządy do takich katalogów specjalnych. Natomiast jeżeli no, już ktoś tego mienia zamiennego też nie był przekonany co do takiej formuły, to wtedy otrzymywał bony, które również mogły stanowić podstawę do nabywania jednostek uczestnictwa w specjalnym funduszu takim inwestycyjnym. Ten fundusz, do tego funduszu Skarb Państwa wnosił 15% akcji udziałów i udziałów prywatyzowanych spółek. Ten fundusz jakby emitował bony, za które można było świadectwa takie właśnie udziałowe, za które później można było je sprzedać normalnie. To była forma zdematerializowana papieru wartościowego na okaziciela. Mówimy o roku 2001. To nie jest ustawa, mimo że ten dokument dzisiaj każdy z Państwa może przeczytać w archiwum na stronach Sejmu na przykład. To nie jest ustawa, którą dałoby się dzisiaj wyjąć, zanieść do Sejmu i poprosić posłów o uchwalenie. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Dlaczego? Dlatego, że znowu od tego czasu zmieniło się bardzo wiele w kwestiach majątkowych. Powstały ustawy, które obciążyły majątek Skarbu Państwa ze sprzedaży majątku Skarbu Państwa na różnego rodzaju cele. Idą środki, więc już tak wprost nie można było, a przede wszystkim uchylono też ten zakaz sprzedawania mienia, do którego były roszczenia zgłoszone, który rząd Hanny Suchockiej w formie uchwały, bo wcześniej istniały uchwały samoistne, przyjął. Rząd Pawlaka, Waldemara Pawlaka uchylił to, natomiast premier Buzek decyzją skierowaną do ministrów wydał zakaz. I to trwało przez rządy PiS-u, przez rządy SLD, aż do 2 lata temu, chyba, czy 3 lata temu zostało uchylone przez rząd, to więcej, ze 3 lata temu zostało uchylone przez rząd Donalda Tuska. No bardzo o to się starał koalicjant PSL, minister rolnictwa starał się, żeby uchylić ten zakaz i to uchylono. Niemniej jednak to nie jest dokładnie dzisiaj sytuacja majątkowa, bo o tym trzeba mówić, taka jaka była poprzednio. Mamy rok 2016, przez, trzeba to powiedzieć wprost, publikację w Gazecie Wyborczej temat powrócił. Ma on także swój wymiar personalny, o czym my, obserwatorzy przekonują się i my obserwujący to, co się dzieje w polityce w jakimś stopniu w warszawskim ratuszu. Co dzisiaj można zrobić? Choć powinniśmy tutaj mówić o historii, to co dzisiaj można zrobić? Jest 2016 rok.
mnie się wydaje, że na pewno nie można tego zostawić tak, jak zostało to zostawione przez lata, bo efekt widać. Tak jak mówię, gdzie jest mętna woda, tam dziwne rzeczy się dzieją. Te roszczenia nie wygasają. Jeżeli te w przypadku Warszawy wnioski zostały złożone lat temu 30, 40, 50, a organ tego nie rozpatrywał, mimo że jest zobowiązany do rozpatrzenia w ciągu miesiąca, jeżeli sprawa skomplikowana tak stanowi, to trochę dłużej to może trwać, tak stanowi kodeks postępowania administracyjnego. No jeżeli jedna strona ma przepisy tego kodeksu do siebie stosować i być nimi zobowiązana, a druga w ogóle nie musi stosować, no to pytanie jest, czy to jest państwo prawne wtedy. Podobnie jest, proszę pana, chociażby w przypadku reformy rolnej, gdzie marnują się, niszczeją dwory, ośrodki parkowo-dworskie, które tak naprawdę do końca nie mają dzisiaj właścicieli. Ten majątek marnuje się, ale znowu są tacy, którzy są zainteresowani, żeby to mienie przejąć za nawet czasami symboliczną prawie że złotówkę. I to są też środowiska, które nie są zainteresowane reprywatyzacją. Po prostu inaczej widzą stosunki własnościowe i siebie w tych stosunkach własnościowych po transformacji ustrojowej. Pomijam już kwestie stricte ideologiczne. No, bardzo jednoznacznie było widać w toku prac sejmowych, po wystąpieniach partii wywodzących się z poprzedniej formacji ustrojowej, no niektóre wypowiedzi mogły doskonale być cytowane w latach, na przełomie lat 50., 40. i 50. Widać, że dla niektórych transformacja była tylko kwestią pozorną, natomiast sposób myślenia no był taki, jaki był. Dla nich nie do przyjęcia było zwrócenie tego, co zabrali antenaci polityczni w okresie reżimu komunistycznego. Także właśnie to jest ta polityka, o której wspomniałem przy okazji tej rozmowy z wicepremierem Czech. To jest właśnie ta polityka. W Czechach tego nie było. Nie pozostaje nam nic innego, jak bardzo podziękować za spotkanie. Pan Krzysztof Łaszkiewicz, bardzo panu dziękuję. Dziękuję również, dziękuję państwu. Za czas, który zechciał pan dla nas poświęcić. To była audycja Historie Polski. Powoli zbliża się godzina 20, a 20 informacje w Radiu Tok FM. Bardzo dziękuję, Maciej Głogowski. Do usłyszenia. Historie Polski. To, co najlepsze w Tok FM. Reklama. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. W listopadowym Avanti grube sploty na chłodną jesień, a także przegląd bajecznie kolorowych kurtek puchowych. Oprócz tego najnowsze trendy we fryzurach oraz dodatek specjalny Medycyna Estetyczna. W tym wydaniu ekstra prezent. Kupony rabatowe na weekend zniżek i zabiegi kosmetyczne, a także specjalny rabat na bieliznę Esotic. Avanti. Już w sprzedaży. Nie przegap. Pamiętasz ją? Słabo. Chyba zapomniałem, jak się nazywa. Nie znamy do niej numeru. To co robimy? Nie wiem. Jak ją znaleźć? Chcesz, aby twoja firma była widoczna w internetowej panoramie firm i całym internecie?
Wypróbuj nowoczesne rozwiązania dla biznesu. Pakiety cyfrowe, strony www, SEO, remarketing i mailing. Popraw widoczność swojej firmy w internecie. Zobacz pełną ofertę na eniro.pl. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Który jest najlepszy? Polecam suplement diety Preventic. Dobrze, z tym, że ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. 60, ale z podwójną dawką. Preventic, edycja specjalna. Dzięki podwójnej dawce 500 mg odpowiada aż dwóm standardowym kapsułkom oleju z wątroby rekina. Ale to nie wszystko. Preventic jest jeszcze wzmocniony bezzapachowym czosnkiem. Kapsułka kapsułce nierówna. Ten Preventic ma dwa razy tyle oleju i jeszcze czosnek. Nigdy tak nie porównywałem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wtorek, 1 listopada, minęła 20. Informacje Tok FM. Wojciech Kowalik. Na drogach wielkie powroty do domów. Policja apeluje o rozwagę i zapowiada dużo kontroli. Zaczęła się prawdziwa bitwa o Mosul, mówią irascy generałowie, po tym jak armia wkroczyła do tego miasta. Podwyżka dla posłów na Islandii. Od teraz zarobią 9 tysięcy euro miesięcznie. To tragiczniejsze dni w okresie Wszystkich Świętych na drogach niż w ubiegłym roku. Według policyjnych statystyk od piątku na drogach doszło do ponad 350 wypadków. Zginęły w nich 32 osoby, a ponad 400 zostało rannych. Zatrzymano też 1000 pijanych kierowców, a to dane, które nie obejmują dzisiejszego, najbardziej zatłoczonego na drogach popołudnia i wieczoru. Policjanci namawiają do ostrożnej jazdy i grożą, że będą bezlitośni dla pijanych i znacznie przekraczających prędkość kierowców. Cały czas na drogach w Polsce trwa policyjna akcja Znicz. Na największych cmentarzach wciąż wielu odwiedzających. Przez cały dzień było też tam wielu kwestujących. Na przykład na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie dziś kwestowano nie tylko na ratowanie zabytkowych nagrobków, ale też na rzecz jadłodajni brata Alberta. W okresie zimowym jest tam wydawanych nawet 500 posiłków dla najuboższych. Trochę już ma pan w tej puszce? Trochę mam. Jedni chętnie, inni no, nie za bardzo. Coś mówią? Są ludzie, którzy oczywiście wolę wspierać kuchnię dla żywych, jak to powiedzieli, właśnie to usłyszałem. Dla żywych, a nie. Kuchnię zamiast nagrobki, w tym sensie. Tak, tak. Znają, ta kuchnia istnieje już ponad 20 lat. Każdy grosz się liczy. Ziarko do ziarka uzbiera się miarka. Cmentarz przy ulicy Lipowej w Lublinie odwiedziła Anna Gmiterek-Zabłocka. Irackie wojsko weszło do Mosulu, tym samym zaczęło bitwę o to miasto na północy kraju. Od 2014 roku jest ono w rękach dżihadystów z Państwa Islamskiego. Według różnych źródeł w mieście jest nawet 8 tysięcy bojowników. Ofensywa sił irackich, wspieranych przez amerykańskie lotnictwo, trwa od 2 tygodni. Zakleszczymy Państwo Islamskie ze wszystkich stron, mówi premier Iraku. Staramy się odciąć wszystkie drogi ucieczki terrorystom z tak zwanego Państwa Islamskiego. Utniemy łeb tej hydrze. Zwracam się do wszystkich mieszkańców regionu, w szczególności do mieszkańców Mosulu i bohaterskich irackich żołnierzy. Zniszczymy Daesh. Nie będą mieli gdzie uciec. Albo zginą, albo się poddadzą. Z kolei Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców informuje, że bojownicy Państwa Islamskiego usiłowali przewieźć nawet 25 tysięcy cywilów z miejscowości leżącej na południu od Mosulu. Możliwe, że chcieli użyć ich jako żywych tarczy w walkach z irackimi siłami prowadzącymi ofensywę na miasto. Słuchasz informacji Tok FM. Na Litwie od dziś nie wolno informować o promocjach na alkohol. Nowe przepisy mają zapobiec reklamowaniu napojów alkoholowych i zmniejszyć ich spożywanie. Zniżki będzie można stosować, ale nie może być o tym informacji na półce w sklepie. Zgodnie z nowymi zasadami obowiązywał będzie również zakaz organizowania konkursów, gier, promocji albo loterii, które zachęcałyby do kupowania alkoholu. Litewscy przedsiębiorcy już pytają Komisję Europejską, czy nowe zasady są zgodne z prawem unijnym. Spora podwyżka płac dla posłów na Islandii. Dostaną świadczenia wyższe o ponad 40%, czyli w przeliczeniu 9 tysięcy euro miesięcznie, po to, by zapewnić ich pełną niezależność finansową. W uzasadnieniu decyzji napisano, że w kraju, który boleśnie odczuł skutki kryzysu bankowego z 2008 roku, a w kwietniu tego roku został dotknięty skandalem wokół Panama Papers, ma fundamentalne znaczenie, by posłowie byli finansowo niezależni. Islandzki parlament ma jedną izbę liczącą 63 posłów. Pogoda.
W całym kraju noc zapowiada się pochmurna i deszczowa. Na krańcach północno-wschodnich możliwy nawet deszcz ze śniegiem i tam najchłodniej 2 stopnie. 4-5 będą w centrum kraju, na Pomorzu i Zachodzie, do 6-7 na południu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To, co najlepsze w TOK FM. Dobry wieczór Państwu, to jest program Wywiad Pogłębiony, Anna Wacławik-Korpik. Dzisiaj moim gościem jest dr Krystyna Starczewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Do niedawna jeszcze dyrektor społecznego gimnazjum nr 20 z ulicy Raszyńskiej w Warszawie, zwanego powszechnie Raszyńską. W każdym razie szkoły znanej w Warszawie i pewnie poza granicami naszego pięknego miasta. Dr Krystyna Starczewska to jest również osoba, która założyła pierwszą społeczną szkołę w wolnej Polsce po 1989 roku, kiedy nastąpiło coś na kształt reformy szkolnictwa. To jest temat teraz bardzo na czasie i o tym na pewno będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale ja chcę zacząć naszą rozmowę od czasów, kiedy pani zaczynała swoją karierę pedagoga i od historii z końca lat 60., kiedy dostała pani od władz ówczesnych zakaz wykonywania zawodu. Chcę od tego zacząć również dlatego, że ten wątek również wydaje mi się wątkiem na czasie w pewnym sensie. Czy mogłaby pani naszym słuchaczom opowiedzieć tę historię? Co to było? Pani uczyła wtedy języka polskiego. Ja uczyłam języka polskiego w liceum ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego, którego to liceum kiedyś przed laty niewielu byłam także uczennicą, więc znałam bardzo dobrze tę szkołę. To wydarzenie miało miejsce w roku 67, kiedy moja pierwsza klasa, którą uczyłam od pierwszej do czwartej klasy licealnej, zdawała maturę. Otóż przez te 4 lata w klasie mojej to był taki zwyczaj, że uczniowie mówią i piszą to, co myślą, a ocenia się ich za umiejętność uzasadnienia własnego stanowiska i za własne opinie. Oni byli do tego tak przyzwyczajeni, że to samo zrobili na maturze. Mi nie przyszło do głowy, żeby powiedzieć, że matura jest to egzamin państwowy i należy nie pisać tego, co się sądzi, tylko obowiązująca ideologia. No, dwa wypracowania były takie, że sekretarz podstawowej organizacji partyjnej, przeczytawszy je, zażądał zmiany ocenne niedostateczne. Tematem była patriotyzm. Patriotyzm socjalistyczny. Jedna z uczennic napisała taką piękną pracę o duchu, z ducha chrześcijańską, o chrześcijańskich tradycjach Europy, a zaczęła ją od cytatu z biskupów, znanego wtedy cytatu: wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Ten cytat był skandaliczną rzeczą, żeby go umieszczać jako motto pracy, a cały wywód, który prowadził właśnie do tego, do tej konkluzji, którą było to motto, czyli do wybaczamy i prosimy o wybaczenie, no był absolutnie także nie do przyjęcia przez władzę. Druga dziewczynka z kolei wręcz odwrotnie. Taka mała anarchistka zaczęła swoją pracę od zdania, które zapamiętałam: słowo ojczyzna, czy to w ataku, czy to w zagrożeniu, zawsze cuchnie mordem. I powołując się na różne bardzo takie osobiste lektury, także Kropotkina, Stanisława Brzezowskiego, uzasadniała, że patriotyzm jest łatwo przyjmować się nacjonalizm, a nacjonalizm jest podstawą nienawiści i wojen i zawsze do tych wojen prowadzi i do zabójstwa i tak dalej. To była bardzo dobra też praca, w której sensownie uzasadniała swoje poglądy. Jednej tej pierwszej chrześcijańskiej pracy postawiłam 5, tej drugiej 4, bo było trochę błędów interpunkcyjnych i ortograficznych. No i zażądano, żeby obie prace zostały oceniane na niedostateczne, a uczennice, także dobre zresztą uczennice, no tym samym nie uzyskałyby matury. No więc ja oczywiście się na to nie mogłam zgodzić. Po dyskusji jakaś komisja zmieniła te oceny na trójki, obu tym dziewczynkom, żeby jednak zdały maturę, ale ze słabymi ocenami.
No i zażądali ode mnie podpisania tych trójek. Ja powiedziałam, że tego nie podpiszę, bo jeżeli ktoś to jest winien, to ja, bo nie uprzedziłam, że należy pisać nieprawdę na maturze, tylko zgodnie z obowiązującą ideologią wyrażać swoje myśli, więc po prostu. No i następnie odbyła się rozmowa, zebranie rady, przyjechali jacyś panowie z kuratorium. No i za odmowę wykonania polecenia, czyli obniżenia tych ocen, podpisania tych ocen, zostałam zwolniona z pracy, a następnie uzyskałam taką opinię, w której powiedziano, że, znaczy nie, kuratorium, z kuratorium stwierdzili, że nie mam prawa nauczać w ogóle, nie nadaje się na nauczycielkę, a opinia, którą mi przeczytał dyrektor na pożegnanie, miała takie też zdanie, które zapamiętałam, że cieszy się sympatią młodzieży, wychowuje młodzież w duchu fideizmu na podstawie tej pracy chrześcijańskiej, a poza tym cieszy się sympatią młodzieży, schlebiając jej najniższym instynktom. No i to była jakby taka konkluzja tego naszego pożegnania z szkołą. To był rok 67, więc ja od tego 67 roku aż do roku 89 nie miałam prawa nauczania w szkole. Musiałam zająć się filozofią, później pracowałam w DFIS-ie, ale już do szkoły mogła wrócić dopiero po 89 roku. To od razu mam kilka refleksji. Pierwsza to taka, że dzisiaj ta dziewczyna od Kropotkina dostałaby pałę nadal. Za to ta od biskupów dostałaby szóstkę i promocję od razu najchętniej do Harvardu. Oczywiście żartuję sobie trochę, ale no, nie wiem, czy za zdanie wybaczamy prosimy o wybaczenie, czy ona by dostała taką wysoką promocję u nas dzisiaj w kraju. Myślę, że to zdanie też nie byłoby tak dobrze widziane. Ale cofnęłyśmy się do czasów, kiedy coś, co pewnie w tamtejszych realiach można by było nazwać polityką historyczną, dyktowało program nauczania w szkołach. To są obawy, które dzisiaj są bardzo aktualne w związku z planowaną reformą szkolnictwa, która nadal nie ma pewności, czy się zacznie, czy się nie zacznie, bo jeszcze w zeszłym tygodniu usłyszałam, że być może odroczone będą zmiany, likwidacja gimnazjów o rok, są jakieś zaprzeczenia ze strony ministerstwa, no ja już w każdym razie się gubię, martwi mnie to, bo dziecko mam w szkole podstawowej. W każdym razie chcę panią zapytać, to też z tej perspektywy i pani doświadczeń takich historycznych, które wydają się być aktualne, no i z doświadczeń osoby, która wiele lat zajmuje się z pasji zawodowo nauczaniem i wychowywaniem. Jak z pani perspektywy wyglądają te zmiany, które na dzisiaj są planowane dla szkoły, likwidacja gimnazjów, to była pani dyrektorem gimnazjów. Ta likwidacja gimnazjów jest absurdalna zupełnie. Gimnazja spełniły swoją rolę, to znaczy no, są pozytywne oceny, podskoczyła znacznie umiejętności nastolatków. Poza tym wychowawczo także to było bardzo korzystne oddzielenie małych dzieci od nastolatków w tym najtrudniejszym okresie dojrzewania. I w zasadzie ten eksperyment wielu ludzi było przeciwnych, kiedy organizowano gimnazję. W zasadzie teraz wszyscy, którzy pracują w gimnazjum, mają bardzo pozytywne oceny skutków, rezultatów tego, co gimnazja wniosły. Ale może to jest lęk przed utratą pracy? Nie. Ja mówię o ludziach, którzy nie będą tracić pracy, bo na przykład o rodzicach dzieci, czy o ludziach, którzy uczą tej pracy, nie utracą. Natomiast mówię także o obiektywnych badaniach. No to, że Polska zajmowała 70. któreś miejsca, teraz jest w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o wyniki. I to dotyczy przede wszystkim tych dzieci ze środowisk zaniedbanych, że tak powiem, a nie z wielkich miast, to jest bardzo duża sprawa. Poza tym zdecydowanie także badania wykazują, że spadła agresywność gimnazjalistów. Ona była znacznie większa, kiedy oni się uczyli razem z tymi małymi dziećmi. A z czego to wynika? Dlatego, że muszą być inne metody wychowawcze w stosunku do nastolatka, osoby w najtrudniejszym wieku w życiu człowieka, a w stosunku do małego dziecka. Poza tym on, mając małe dzieci, no, może się przed nim popisywać, wyładowywać się na nich. A poza tym wprowadzono też nowe metody wychowawcze, polegające na wciąganiu tych nastolatków w odpowiedzialność za tworzoną z nimi wspólnotę szkolną. Wprowadzono bardzo dużo zajęć dodatkowych, które rozwijają ich talenty i zainteresowania. Także w wielu miejscach
w nim już wszędzie zbiornie, w wielu miejscach przyniosło pozytywne efekty. To jest jedna sprawa, to jest przekreślenie tych pozytywnych efektów. Druga sprawa to jest to, że wytworzy się razem z likwidacją gimnazjów potworny bałagan, ponieważ twórcy gimnazjów, realizatorzy bardzo często na przykład pobierali środki z funduszy unijnych na budowę gmachu, na budowę pracowni. Teraz jak ten podmiot zniknie, realizacja zostanie zakończona, być może będzie musiał nastąpić zwrot tych pieniędzy. Nie wiem, jak to będzie. W każdym razie marnuje się coś, co już zaczęło być robione, czy zostało zrobione. Poza tym razem z likwidacją gimnazjów skróci się o rok kształcenie ogólne wszystkich Polaków z lat 9 do 8, czyli tutaj będzie to zmniejszenie szkodliwe dla rozwoju, że tak powiem, wszystkich. No ale wydłuży się liceum. Ona dobrze, na przykład wszyscy idą do liceum, a przecież chodzi właśnie o te dzieci, o wykształcenie ogólne, tych, którzy na przykład idą do rzemieślnika uczyć się rzemiosła. Nie wszyscy nawet idą do szkół zawodowych, niektórzy się uczą po prostu fachu. Jeżeli mają 9 lat, to mogą mieć dużo szerszy czy mniejszy program. Oczywiście tam były wady, program nie był najlepszy, program można było zmienić. No, wielką wadą było to, że historia kończyła się na I wojnie światowej, a to jest właśnie potrzebne tym dzieciom, które nie idą dalej do liceów. Ale to są sprawy, które można było poprawić w ramach tej struktury lub tą strukturę zmieniać inaczej czy wolniej. Natomiast ta gwałtowna taka redukcja i wyrzucenie gimnazjów, no o to owocuje jeszcze jedną rzeczą, mianowicie utrata pracy przez kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli. To jest ogromna rzesza. I wszystko razem pociąga za sobą szerokie koszty, bo tym zwalnianym z pracy nauczycieli trzeba płacić ekwiwalenty, bo nie wiadomo, jak będzie z tym pieniędzmi, bo zmarnuje się także to, co było przygotowywane właśnie teraz, na przykład pracownie, czy to zajęcie dodatkowe, czy rozmaite kreaty, takie jest wytworzone. A to nie było w sposób najlepszy, mówiąc już o tym, że straszliwym rozwiązaniem, kiedy To znaczy zamienienie szkoły w miejsce przekazywania jedynie słusznej ideologii, w której podporządkowano się skółki. No i skółki są w wypowiedziach samej pani minister, które słyszeliśmy. Nie wie, kto zabił, że nie wie, nie chcę wypowiedzieć tego słowa, że Polacy, dlatego że to jest obraźliwe dla narodu. A teraz jeszcze karalne będzie. Teraz może być jeszcze karalne, więc to już wskazuje, że tu będzie pewne zamieszanie wokół historii. Ale wydaje się, że tutaj dość jasne jest, w jakim kierunku będzie szła ta wykładnia, ponieważ program historii, już teraz wiemy o tym, będzie układać nowe władze IPN-u. A co sądzą nowe władze IPN-u o naszej przeszłości? To wiemy. To wiemy już z przekazów. Ale i tak samo będą wyglądać programy i podręczniki. Myślę, że będzie tam bardzo dużo dziwnych rzeczy. Ale pan profesor, czy nas to martwi? Bo ja chodziłam do szkoły podstawowej za komuny i komuna, przynajmniej w tym polskim wydaniu, no nie dała rady obronić się kłamstw historycznych. To znaczy, było wiadomo, co to był Katyń. Było i nie było. To znaczy, to było w pewnych kręgach. Także, proszę Państwa, ciekawe. Wcale nie było tam takiej jasności. Poza tym jednak ta propaganda w jakiś sposób oddziaływała. A poza tym też nie wiadomo, jaki będzie układ dyrekcji nauczycieli w szkołach. Być może będą specjalne wymagania co do nauczycieli historii. Oni będą specjalnie kontrolowani, bo jednocześnie z tymi zmianami idzie w parze wzmocnienie roli kuratoriów, czyli władz państwowych, ich kontroli nad szkołami. Więc ja myślę, że tutaj, jeżeli już się zrobi takie zmiany historyczne daleko idące w programie historii, to będzie nad tym kontrola. Poza tym myślę, że jeśli chodzi o to przekazywanie jedynie słusznej do
ideologii, czyli właśnie tego, żeby takiego patriotyzmu w wydaniu pisowskim. Ja myślę, że temu służyć będą także rozmaite działania wychowawcze. Na przykład w tym wystąpieniu pani minister jest taki pasus, że będzie podstawa programowa na godziny wychowawcze. I mają tam być podane zagadnienia, które będą realizowane, więc to można się obawiać. Wychowawcy dostaną jakieś podstawy programowe, co mają robić tak, na godzinach wychowawczych z dziećmi, tak, jakie tematy realizować. No, oczywiście mogło to by być, jakbyśmy byli na rozmowie u pani minister, to ona wyjaśniała, no, że na przykład takie jak walka z uzależnieniami, o szkodliwości narkotyków. No bardzo proszę, no tylko no, nie wiadomo, czy to tylko tego typu tematy. No, poza tym jest jeszcze jedna sprawa, moim zdaniem, która no, także wiąże się jakoś z tymi poprzednio przedstawionymi, to znaczy taki powrót do autorytarnego systemu wychowania. Cały ten wysiłek włożony po 1989 roku w to, żeby relacja wychowawcy z dzieckiem była relacją dialogu, zrozumienia, w takim korczakowskim stylu, a nie rozkazu i podporządkowania, zdaje się, że no, bierze w łeb. No, jednym z przejawów tego autorytaryzmu, który przeniknie do szkół, no, jest taka wysoka nobilitacja wojskowości, sposobu wychowania wojskowego. Więc na przykład klasy mundurowe. Też w wystąpieniu pani minister jest powiedziane, że uczestnicy klas mundurowych będą mieli dodatkowe punkty przy wstępowaniu na wyższe uczelnie. Za pochodzenie. No, nie za pochodzenie, za mundur. Za mundur, za tak. Mundur i za ćwiczenia wojskowe. Ironizuję. I do tego się będą oczywiście chętnie dzieci zgłaszać, bo to dla osób w tym wieku jest bardzo interesujące strzelać, prawda, walczyć z wrogiem wewnętrznym, zewnętrznym i tak dalej. No więc to razem może niepokoić, bo może moim zdaniem, tak to podsumowując krótko, może sugerować, że odwracamy się od tego, co zostało osiągnięte po roku 89, czyli wracamy do monopolu państwowego w dziedzinie edukacji, całkowitego podporządkowania władzy państwowej, a walczyliśmy o autonomię pedagogów i szkół. Wracamy do przekazywania jedynej słusznej, obowiązującej ideologii i wracamy do autorytaryzmu w metodach wychowawczych, czyli do tych trzech fundamentów, na których opierała się pedagogika w dawnych czasach, przed tymi zmianami, które staraliśmy się wprowadzić po roku 89, i to niepokoi. Oczywiście to się później zmieni, no przecież nie będzie trwało wiecznie, tylko trzeba będzie znowu ten chaos i ten cały odrabiać, no, odkręcać. Ja się cały czas zastanawiam, jako rodzic dziecka w wieku szkolnym, szkoła podstawowa, to jest koniec szkoły podstawowej, czy naprawdę szkoła w nowym wydaniu będzie w stanie zaszkodzić mojemu dziecku? Podzielam te lęki, chociaż nie wiem w jak dużym wymiarze. Wydaje mi się, że duże znaczenie będzie jednak miało to, co to dziecko z domu przyniesie do szkoły, a nie odwrotnie. Tak jak istniał przecież ten opór za nieszczęsnej komuny, że użyję po raz kolejny tego kolokwializmu, to myślę, że no trudno mi sobie wyobrazić teraz sytuację taką, że akurat nasza córka na przykład zacznie myśleć, że Lech Wałęsa to było jakieś... To był jakiś szkodnik i tak dalej, ponieważ ona już wie, że ale ona to wie. Jest człowiek, który oddał nam wolność. Ale niech pani weźmie pod uwagę, że duża część młodzieży nie wie, i o nią też chodzi, bo w ogóle się o tym w domach nie rozmawia, a duża część młodzieży, no właśnie zwolenników tych zmian, wie, że potwierdza się tylko to, co oni wierzą, co przyjmują. A tutaj przecież nie chodzi o to, żeby po prostu dzieci powielały rodziców, tylko żeby dzieci samodzielnie dochodziły do prawdy, żeby im podawać prawdę. I ja myślę, że to jest bardzo niebezpieczne, bo oczywiście no, wtedy można powiedzieć, dom kształtuje dziecko, no ale te domy są różne. Niektóre dzieci są w ogóle pozbawione domu, niektóre dzieci mają dziwne jakieś takie układy. No teraz przecież na przykład bardzo popularną rzeczą w Polsce jest takie konflikty wewnątrzrodzinne. Część rodzin za PiS-em, część przeciwko, część w KOD-zie. Takie wzajemne tarcia
i awantury, no a teraz szkoła może tutaj być jakimś decydującym elementem w przyjęciu prawdy lub jej odrzuceniu przez dziecko. Dlatego jest to ważne jednak, co się będzie działo w szkole. Bo tam kształtuje się taka rówieśnicza też świadomość, prawda? Jeżeli na przykład taką atrakcją staną się te szkoły klasy mundurowe, czy jakaś taka działalność właśnie pozaszkolna w organizacjach takich właśnie, czy paramilitarnych, czy jakichś takich działaniach, to ja myślę, że to może wciągać bardzo dużo dzieci, nawet wbrew, poza tym w rodzinach też różnie bywa, czasem dzieci lubią się buntować przeciwko rodzicom, a tutaj dostaną, że tak powiem, broń do ręki w tym czasie tego buntu przeciwko takim rodzicom jak pani na przykład. Tak, pójdzie moje dziecko do klasy militarnej i zacznie strzelać. Tak, do chochoła jakiegoś o sąsiedniej łące. Będę musiała to znieść z godnością, pocieszając się tym, że dziecko polskiego patriota będzie maszerować razem z kodem ulicami Warszawy, więc w pewnym sensie ilościowo to się wyrówna być może. Oczywiście żartujemy sobie chyba z nieśmiesznych rzeczy. A czy pani zauważyła, no zwłaszcza w takim gimnazjum jak Raszyńska, gdzie jednak wolność wypowiedzi jest jakąś wartością, czy pani zauważyła to przeniesienie wzmożenia politycznego na uczniów? Czy oni o tym dyskutują? Czy to jest jakiś temat? Czy tam jest też rozwarstwienie, też jest różnie. To znaczy są dzieci, na przykład wiem, że od nas są dzieci, które bardzo ładne tam przygotowały jakieś transparenty i coś i były na kolejnych manifestacjach KOD-u, chociaż to mało było młodzieży, ale właśnie od nas były. Ale słyszałam też, że są dzieci, które jakby z drugiej strony też na jakieś manifestacje chodziły. Ja myślę, że wśród dzieci, takiej bardzo młodej młodzieży, to jest podzielone. To często zależy, co tam chłopak starszy, który mi imponuje, a co tam jakiś wujek w rodzinie, który się pokłócił z mamusią, a też mi imponuje, prawda? To jest bardzo, bardzo, bardzo różnie. Ogólnie jest jednak taka informacja, że bardzo dużo młodzieży staje po stronie narodowców tak zwanych, czyli po stronie ONR-u i tych takich ostrych, bo młodzi ludzie, którzy nie mają, no tak to wszystko jest tego, jak dostają coś takiego ostrego, to za tym idą, to ich ciągnie. Poza tym to jest naśladowanie. No to jest taki czas radykalizmu w ogóle, prawda? Tak, no poza tym kibice, no bo kibice strasznie wciągają, prawda? A kibice mają właśnie te modele. No na przykład to, co się dzieje teraz ze znakiem Polski Walczącej, prawda? No powstańcy po prostu dostają, załamują się, widząc, co z ich symbolem się dzieje. No nawet na pałkach, którymi się tłucze innych, są malowane mały powstaniec albo znak Polski Walczącej. Więc to jest także wykorzystywanie takich symboli, których często do końca nie rozumieją, ale które jest znakiem na przykład. Także to jest bardzo, bardzo różnie. Radykalne grupy o ostrych hasłach, posługujące się właśnie takimi jednoznacznymi symbolami czy znakami, często na młodych bardzo ludzi mają dużo większy wpływ niż rozsądne, spokojne, mądre. Ale z drugiej strony, no, kiedy popatrzymy na przykład, jak się zachowywała młodzież na tych dniach, Światowych Dniach Młodzieży, to taki trochę optymizm wraca. No, tam było spokojnie, miło, było otwarcie na tych różnokolorowość, wielobarwność świata i na te bardzo piękne hasła, które tam z ust papieża Franciszka padały. Także to jest naprawdę różnie. No różnie jest. Różnie jest, ale dotychczas jeszcze nie było silnego nacisku takiego ideologicznego w szkołach, a teraz może się zacząć i to jest niebezpieczne. Ja myślę, że tutaj najważniejsza sprawa jest to, żeby nauczyciele się temu nie poddawali. Żeby nauczyciele się temu nie poddawali. Nie poddawali. Podobno nauczyciele są najbardziej konserwatywną grupą zawodową w Polsce. Nie sądzę. A czy były jakieś badania robione na ten temat? Nie potrafię ich teraz przywołać, ale... Nie wiem. Być może jest to gdzieś, ale no ja się stykam akurat z nauczycielami bardzo światłymi, mądrze myślącymi, otwartymi na wielość problemów i problemów dzieci. I nie mam kontaktu z tego typu nauczycielami. No bardzo wielu nauczycieli, na przykład u nas w szkole, to są absolwenci naszych szkół, wychowankowie nasi. Ale też no, ci inni, którzy też się pojawiają,
to dotychczas nie spotkałam się z takim jakimś nastawieniem konserwatywnym na szerszą skalę, ale być może jest. No tak, ale pani jest, tak jak już powiedziałyśmy na początku, twórczynią pierwszych społecznych szkół w Polsce, które zakładały jednak oddanie odpowiedzialności ludziom i wychowywanie ludzi również do brania losu i życia w swoje ręce, a do niebycia zarządzanymi autorytarnie czy w jakikolwiek inny sposób. Więc nie dziwię się, że nie ma pani. Nie mam tak, to w moim otoczeniu z takimi nauczycielami. Ja obserwuję trochę środowisko mojego dziecka i bym się tutaj przychylała do dwóch refleksji. Pierwsza to taka, że jednak tak, że akurat w tej miejscowości, w której moja córka chodzi do szkoły, jest to środowisko konserwatywne, chociaż nie nadmiernie. A druga obserwacja no to taka, że jest to też środowisko, które pewnie w obawie o pracę przystosowuje się do tych zmian, albo przynajmniej stara się przystosować do tych zmian, no w taki sposób, żeby no nie mieć kłopotów. To są takie ruchy konformistyczne, tak, nie mieć kłopotów i nie narażać się. Właśnie chciałam zapytać o tę cenę odwagi, bo jeszcze nie wiadomo, z jakiego rodzaju naciskami szkoła będzie musiała się borykać. Nie wiadomo, czy one nastąpią, w jakiej skali. Widać na przykładzie sędziów, że tam się to już dzieje, że sędziowie są poddawani ogromnym naciskom. Miałam okazję niedawno rozmawiać nieoficjalnie z sędzią Sądu Okręgowego z Warszawy, która mówi, że ten nacisk jest ogromny. To jest jednak rzesza ludzi, która w pewnym momencie stanie przed wyborem, ze skutkami którego będzie się mierzyć tylko i wyłącznie we własnym sumieniu i patrząc w lustro. Szanse na to, że otrzyma prędzej czy później medal za zasługi dla kraju, nie wiadomo, czy są. I to jest troszeczkę taka sytuacja jak z Solidarnością, kiedy była jakaś grupa przywódców, ludzi, których wszyscy dzisiaj z nami, i 10 milionów anonimowych ludzi, którzy jednak w przywracaniu tej wolności brali udział. I też są bohaterami tego kraju, prawda? Tak, i stawali przed takimi właśnie wyborami i płacili często cenę bardzo taką jak pani, utraty pracy, niezrobienia kariery, podejmując takie drobne, wydawać by się mogło, wybory o tym, czy będzie się na przykład tym dzieciom kłamać, albo czy będzie się mówić tak jak moja pani od historii, a jak to było z tym Katyniem, to zapytajcie rodziców. Naprawdę? Tak. To fajne. Jak to było z Katyniem, to zapytajcie rodziców. A jaka jest pani diagnoza, wracając do tego wątku atrakcyjności i radykalizmu dla młodzieży? Wydaje się, i wielu specjalistów to mówi, że coś po drodze gdzieś zostało zagubione, że pielęgnowanie patriotyzmu zostało zaniedbane, albo formy, które proponowaliśmy przez tych 20 kilka lat, były na tyle nieskuteczne, że okazało się, że patriotą jest tylko ten, który weźmie pałę i będzie polował na uchodźców dzisiaj na ulicy. Ja nie wiem, czy coś się stało, czy też, to mi jest trudno odpowiedzieć, bo nie wiem, czy to, że teraz na przykład no, są takie rzesze młodzieży, których pociągają te hasła, pociągają marsze, pociągają takie różne rzeczy, czy to wyrasta z czegoś, że czegoś im nie dano w postaci jakiejś idei czy ideologii. Ja myślę, że to nie, no bo co im miano dać, taką zbiorową znowu ideologię? Nie, no, to jest po prostu wynik nie tylko w Polsce, ale obserwowany, myślę, jakoś dramatycznie w ogóle na świecie w tej chwili, takiego jakiegoś zagubienia i nie wiem, czy to jest wynik środków masowego przekazu, czy to jest wynik tego, że można sobie tam wszystko napisać, te hejty tak, rozmaite, tak w internecie rzucają rozmaite hasła, że człowiek zatracił, że ty, zwłaszcza młodzież, zatraciła umiejętność bezpośredniej takiej komunikacji z drugim człowiekiem, dialogu, a leci tylko właśnie na to, że tu jest hasło, tam jest jakiś hejt, który kogoś tam obraża, więc trzeba się przeciwko niemu obrócić i że ludzie zaczynają bez nawet żadnej ideologii im narzucać i zaczynają działać tak jak automaty wobec pewnych takich
masowych przekazów, rozmaitych haseł czy informacji. No to jest tak, że no właśnie kibice i taki jeden sposób możliwości zbiorowego wyżycia się, kiedy się wrzeszczy razem w otoczeniu innych, a im bardziej się wrzeszczy, im bardziej takie dwuznaczne i obraźliwe hasła się przy okazji sportu wiesza, tym bardziej to jest jakoś tak głośne i jest możliwość szerszego przekazu. Są też pewne mody, no moda na obrażanie ludzi, prawda? Moda na posługiwanie się językiem, który się teraz nazywa językiem nienawiści, czyli języki takiego deprecjonowania przeciwnika. A czy właściwie bezkarnie można powiedzieć wszystko? Wszystko o każdym. Zupełnie można bezkarnie. Można masowo się rzucić na kogoś. Można się rzucić masowo. Nie ma wstydu, i odpowiada się za to indywidualnie, bo tutaj jest odpowiedzialność zbiorowa, która zwalnia mnie z tego, że to ja tak myślę. No ja myślę, no nie myślę, no wszyscy tak krzyczą, to ja też tak krzyczę, bo widocznie tak jest, a nawet się nie zastanawiam, czy naprawdę tak jest. Ale no jest profesor, tak. To my głupim gatunkiem jesteśmy, to jest prosty tak, wniosek. No niestety jest to dość denerwujące, tutaj się coś zepsuło, no przecież no, spójrzmy na to, co się dzieje także w innych krajach, no wszędzie takie właśnie populistyczno bezmyślne reakcje. Bo później jak się zastanowi taki człowiek, to mówi, ojej, no rzeczywiście, no, miałem zły dzień, albo pani ma rację, no nie pomyślała, no tak, no kurczę. No i w drugą stronę, prawda? Więc tutaj dlatego tak strasznie ważna jest edukacja. Dlatego szkoła mogłaby, gdyby była mądrze prowadzona, mogłaby to w jakimś stopniu zatrzymywać i odwracać. Nie koniecznie podlegać młodzie na jak najlepsze stosowanie technik informatycznych, oczywiście też, ale także z umiarem i z wskazywaniem celu, a nie właśnie tego takiego zbiorowego. No, uczyć dialogu, uczyć namysłu. Bardzo wysoko oceniać samodzielność myślenia. Moje własne wnioski, które opieram na czymś i uzasadniam. Czyli uczyć rozmowy, nie zwalczać poglądy, pozwalać wybadać wszystkie poglądy, ale uczyć dyskusji, rozmowy na temat tych poglądów, które młody człowiek wygłasza. I żeby to się stawało atrakcyjne, a poza tym także dawać im możliwość odnalezienia tego, co ich naprawdę interesuje. Bo młodzież w dalszym ciągu może mieć pasję i zainteresowanie. Ja na przykład mam grupkę uczniów zainteresowanych robieniem filmów i zdjęciami. I oni robią fantastyczne rzeczy, cudowne rzeczy zupełnie. I cały czas temu poświęcają. I dać im szansę, żeby oni coś takiego odnaleźli, co jest ich własne. Śpiew, taniec, film, działalność. I są tacy ludzie, którzy odnajdują siebie w działalności polegającej na pomocy innym, czyli działalność społeczna, wolontaryjna, charytatywna, pomoc słabszym. Naprawdę są tacy niesamowicie zaangażowane w to dzieci. I teraz, gdyby szkoła na to była nastawiona, a nie na przekazywanie jednej treści, którą wszyscy mają przyjąć, to być może dałoby się zatrzymać, nie mówię od razu odwrócić, ale zatrzymać ten pęd do tego takiego bezmyślnego podporządkowywania się zbiorowości. O różnym nastawieniu, prawda? Znajdywania satysfakcji w języku nienawiści, w tym, że ktoś cierpi, że ja mogę na niego napluć słowami, że ja mogę go zmieszać z błotem, że tutaj my zwyciężamy przeciwko wam, nie wiadomo dokładnie, kto to my, kto to wy, ale można to sobie wykrzyczeć, prawda, i w jakimś momencie objawić. No. Może jednak nie teraz jesteśmy głupim gatunkiem, tylko zawsze byliśmy głupim gatunkiem, żeby popatrzeć na otumanienie Niemców przed II wojną światową, którzy później po wojnie mówili, że naprawdę nie rozumieją, co się stało, ale wszyscy w to wierzyli. I to się dzieje. I to się dzieje również teraz. To się właściwie dzieje chyba cały czas. Stąd z kolei prosty wniosek, że niczego się z historii nie uczymy. Uczymy się, ale w dalszym ciągu, jak się pojawiają takie jednostki jak Hitler. Ciekawe by taka była, nie wiem, czy w dzisiejszej, czy w wczorajszej gazecie była taka psychologiczna analiza właśnie takich ludzi, którzy robili karierę w polityce, ale także współczesnych. I na przykład Trump nawet przewyższa Hitlera w patologii. Tam były takie punkty patologiczne. Więc ludzie, którzy
psychopaci po prostu, którzy dorywają się do miejsca, z którego mogą narzucać siebie światu, i ci, którzy mają tą skłonność podporządkowywania się, i jest taki mechanizm, dlatego trzeba tworzyć takie sposoby oddziaływania na młodych ludzi, żeby temu mechanizmowi nie tylko nie podlegały, ale szybko miały go przy celu. Mechanizm podlegania psychopatom, psychopatom jak Hitler na przykład, czy no, w Ameryce też jest teraz niebezpiecznie przecież, no, też jest niebezpiecznie. Tak, nie wiadomo, jaki będzie tak naprawdę wynik tych wyborów prezydenckich w Stanach, tak jak wynik wyborów w Austrii, które będą powtórzone. No i tak jak wszędzie sukces populizmu, również w Polsce, który bazuje na lęku jednak. Uchodźcy w Europie, myślę, że to jest temat na który Hitler jest takim wzorem. No, kiedy Hitler dochodził do władzy, to łatwo było wskazać kogoś, kto zagraża Niemcom wszystkim. Tym kimś byli Żydzi, prawda? Żydzi zagrażali Niemcom i stąd no, cała ta nienawiść, która się przerodziła w zbrodni Holokaustu. No a dzisiaj też łatwo wskazać, no, można wskazać muzułmanów. No, mamy państwo islamskie, które rzeczywiście robi straszne rzeczy i z tego można łatwo przenieść, że każdy muzułmanin jest z natury terrorystą i zbrodniarzem, prawda? A poza tym w ogóle wszyscy uchodźcy, nie wiadomo, czy się wśród nich nie kryją właśnie terroryści. A poza tym no, nawet Jarosław Kaczyński użył nawet podobnego sformułowania, także z chorobami. Żydzi roznosili tyfus, a uchodźcy zjawiający się w Europie roznoszą ciężkie choroby, na które tutaj nie mamy lekarstwa, prawda? I zarazki, których na mazowieckiej ziemi nie widziano. Nie wiemy, jak z nimi walczyć. No, budowanie strachu przed jakąś grupą ludzi jest bardzo proste. Tylko przedtem trzeba no, mieć odbiór. Nie każdy może ten strach uruchomić, musi uruchomić ten, kto już przedtem pozyskał jakieś zaufanie. No i mamy to do czynienia właśnie z tym zjawiskiem, prawda? No, ja myślę, że straszyć w ogóle jest łatwo, bo ludzie noszą w sobie mnóstwo lęku. No, noszą mnóstwo lęku, tylko że no, straszyć można wszystkim, ale tak, żeby uwierzyli zbiorowo w jakieś takie wielkie zagrożenie, to musi to być podane przez kogoś, no, kto wiadomo, że o i tak dalej, jest po naszej stronie, będzie nas bronił, wie o tym, doświadczył i tak dalej. Ale oczywiście straszenie, czyli wzbudzanie lęku i niechęci, czy nawet no, w skrajnych przypadkach już doprowadzanie do nienawiści wobec jakiejś grupy etnicznej, czy wyznaniowej, czy jakiejkolwiek obcej grupy, tak zwanej obcej w cudzysłowie, no jest jedną z metod dochodzenia do władzy, prawda? Panowania nad umysłami ludzkimi, przeżyciami ludzkimi. I to jest bardzo też smutne, jeśli chodzi o młode pokolenie, że podobno badania wykazują, że wśród bardzo młodych ludzi notuje się wzrost niechęci do uchodźców i lęku przed nimi. I to jest niesłychanie znowu ważna sprawa wychowawcza, bo dlatego myśmy się zdecydowali na przykład w naszych szkołach, że przyjmujemy masowo. My w tej chwili na przykład w gimnazjum na Raszyńskiej mamy 70 uchodźców, w tym dużo bardzo kolorowych, na 250 uczniów, czyli to jest bardzo duża liczba. Mamy takie grupy, klasy multikulti, w których dla dzieci, które nie znają polskiego, które się uczą polskiego od początku, a później idą po roku do normalnych klas już tym polskim się posługując. No ale co my robimy? Mamy klub wielokulturowy i uczymy, i to musi stać się ciekawe i dla młodzieży pociągające. Uczymy poznawania tańca. Wieczory. Raz w miesiącu jest wieczór poświęcony. Wieczór tybetański, wieczór chiński, wieczór afrykański i tak dalej, prawda? Wieczór czeczeński, gdzie są tańce tej narodowości, smakołyki, bo przygotowują uchodźcy razem ze swoimi rodzicami albo sami z polskimi dziećmi jedzenie właśnie z tych. I wtedy to się staje ciekawe, to się staje atrakcyjne. I nie są to jacyś obcy, którzy nam zagrażają, tylko swoi, tylko inni, prawda? Można poznawać różnorodność świata. Dobrze też, żeby się dzieci stykały z dorosłymi, takimi, którzy jakoś, no mamy na przykład lekarkę czeczenkę, która od wielu lat u nas pracuje, którą kochają wszystkie dzieci, bo jest tak dla nich dobra. Jej gabinet to jest takie miejsce, gdzie ludzie przychodzą, mali ludzie i tam znajdują z jednej strony konfesjonał, bo mogą się o wszystkim opowiedzieć i wyżalić, z drugiej strony opiekę i tak.
tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo, ona jest muzułmanką, ona jest Czeczenką. Więc jeżeli w ogóle tym dzieciom, które się stykały z naszą Zulą, doktor Zulą, i ktoś powie, że każdy muzułmanin to terrorysta, to on wybuchnie pustym śmiechem. No gdzieś można Zulę podejrzewać o to, że jest terrorystką, najlepsza osoba na świecie, najbardziej taka kochająca i dobra i opiekuńcza. Więc to jest strasznie ważne, żeby doświadczać, żeby dzieci doświadczały tej inności, różnorodności. No. No, ale nie jest to proste oczywiście. No i tak mam wrażenie, że sporo pesymizmu w tej naszej rozmowie, więc zapytam o dwie rady. Jedną radę dla rodziców. Jaką radę miałaby pani dla rodziców dzisiaj? Jakby biorąc pod uwagę to wszystko, co wiemy o tym, co nas może czekać w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o te zmiany w szkole, tak, zmiany oświaty, tak? No, rodzice nie mogą rezygnować z mówienia dzieciom prawdy po prostu. No, muszą z dziećmi rozmawiać. Jeżeli zobaczą, że dzieje się coś takiego, co jest no, niezgodne z ich sumieniem, czy z ich wiedzą o świecie, no to muszą o tym szczerze z dzieckiem mówić, nawet z małym. No tak jak powiedzmy za komunizmu, rodzice tu potrafili powiedzieć, że jednak to NKWD-ści rosyjscy wymordowali Polaków w Katyniu, prawda? Jakoś nigdy mnie to nie interesowało. Więc ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby znaczy wprawdzie żyć z własnym dzieckiem. No i także uczulać się na taką, takie samodzielne reagowanie na to, co się dzieje dookoła. Znaczy, dlaczego tak mówisz? No bo Antek tak mówi. No, czy Antek jest tutaj wyrocznią? Zastanówmy się, a może trzeba z Antkiem porozmawiać, może Antek nie ma racji, prawda? Żeby jakoś tak odblokowywać te takie jednoznaczne pójście za czymś czy za kimś u dzieci. To jest takie ważne. No i także no strasznie ważne jest, żeby ich uczyć jakiegoś takiego współodczuwania, czyli współczucia wobec tych, którzy cierpią, wobec tych, których skrzywdzono, wobec tych, których napiętnowano, którym odmówiono czegoś z racji tego, że są inni. No uczyć ich tego, że nie ma obcych, że ludzie są różni, ale wszyscy są ludźmi, prawda? Niezależnie od swojego pochodzenia. Myślę, że tutaj więcej się zrobić nie da. No. Może też pozwolić, żeby dzieci spotykały się w domu właśnie, też im tam pomóc. Może też troszeczkę zmniejszać to siedzenie z nosem w internecie bez przerwy, prawda? Czasem się zainteresować, co on tam ogląda. A co ty tam czytasz takiego, prawda? I jak się zobaczy, że on wchodzi na te... To nawet z nim porozmawiać o pewnych zapisach, które on stamtąd wyciąga, prawda? A ty się z tym zgadzasz? A czy nie widzisz, że tutaj jest taka nagonka na kogoś, prawda? Czyli ja myślę, że nic tutaj lepszego się nie wymyśli poza rozmową, dialogiem, dyskusją i pokazywaniem innej rzeczywistości niż ta, która się ciśnie. A druga rada dla nauczycieli? Nauczyciel musi być po prostu sobą. To znaczy nauczyciel nie może podlegać wyłącznie płynącym nakazom. No, nauczyciel nie może kłamać. Jeżeli zdarzyłoby się, miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale aż taka historia, że zakłamie się całkowicie programy czy wiedzę o przeszłości, no to nauczyciel nie może tego robić. No. Musi dzieciom mówić prawdę. Nie ma wyjścia, no. Inaczej nie będzie nauczycielem, tylko jakimś przerażającym propagandistą. Mówi to osoba, której przez 30 lat nie wolno było zbliżać się do dzieci nawet za PRL-u, ponieważ była konsekwentna w tym myśleniu i jest, jak widać do tej pory, no nic pani nie nauczyło. Nic, a nic pokory pani nie nauczyło to doświadczenie z 1967 roku. Wręcz odwrotnie. To było dobre doświadczenie. Nauczyło tego, czego mogło nauczyć. No. Że warto być wiernym sobie. Nie wiem, czy warto, czy nie warto. To no, niedobre słowo, że warto. No. Że nie ma sensu tak się strasznie od tego poddawać tym państwu, takim czy innym. Nie no, dla mnie to jest najbardziej dziwne, że nagle się odwraca ta jakby
Lajcha i że wracamy do czegoś, z czym żeśmy zerwali. W innej formie, w innych słowach, z innym, że tak powiem, tym. Ale podobieństwo jest sporo. Podobieństwo jest naprawdę sporo, tak. No tym mało optymistycznym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Naszym słuchaczom należy się jeszcze informacja, że różne dziwne dźwięki z tła typu szczekanie psa, syrena i jakieś tupanie zwierząt różnego typu, to dlatego, że dzisiejsza nasza rozmowa odbywa się w plenerze, bo inaczej się nie dało. I tak pies szczekał rzadko, raptem raz, może dwa razy zaszczekał. Możemy też powiedzieć, że to jest pies mojego dzisiejszego gościa, którym była profesor Krystyna Starczewska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, bardzo dziękuję i żegnam. Wieloletni pedagog, do niedawna jeszcze dyrektor gimnazjum społecznego, multikulturowego gimnazjum z numer 20, tak zwanej Raszyńskiej w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Wacławik-Korpik, zapraszam na wywiad pogłębiony za tydzień po 20. Wywiad pogłębiony. To fajne były takie z buddystami spotkania.